historii. Członkowie włoskiego rodu cięci z XVI-wiecznego Rzymu za nic mieli sobie przestrzeganie prawa. W pogoni nie tylko za ogromnym bogactwem i potężną władzą, ale także za własnymi przyjemnościami, nieustannie posuwali się do najbardziej haniebnych czynów. Nawet sam papież próbował się z nimi rozprawić. Dla nikogo nie stanowiło wówczas żadnej tajemnicy, że we wszelkich popełnionych niegodziwościach przodował senior rodu, bezwzględny hrabia Francesco Cięci. Człowiek niezwykle okrutny, bezwstydny i bezlitosny. W dodatku ogromnie zdeprawowany. Własnych synów traktował jak najgorszych wrogów, a swojej córce zgotował prawdziwe piekło na ziemi. Beatrice Cięci bardzo długo znosiła najróżniejsze upokorzenia i krzywdy, których doznawała ze strony własnego ojca. Milczała, gdy przez lata coraz dalej posuwał się on w swoich wynaturzeniach. Ale gdy tylko zaczął obsesyjnie nakłaniać ją, aby urodziła mu syna, postanowiła zrobić wszystko, aby uwolnić siebie, swoich braci i macochę z rąk bezlitosnego zwyrodnialca. A że w jej żyłach płynęła krew słynącej z okrucieństwa rodziny Cięci, sposób na pozbycie się znienawidzonego przez wszystkich seniora rodu mógł być tylko jeden. Jednak doprowadzona do ostateczności córka tyrana za swoje marzenie o wolności zapłaciła bardzo wysoką cenę. Beatrice Cięci. Zemsta skrzywdzonej córki. Pod koniec XVI wieku szlachecka rodzina Cięci była jednym z najbardziej wpływowych rodów w całym regionie Latium, będącym częścią istniejącego wówczas na terenie dzisiejszych środkowych Włoch państwa kościelnego. Jej początki sięgają wieku XI. Za protoplastę rodu większość włoskich historyków uważa bezwzględnego prefekta Rzymu o imieniu Stefano. Niewiele dziś o nim wiadomo, ale zachowane źródła pozwalają uważać go za człowieka niezwykle brutalnego i nikczemnego. Cechy te niewątpliwie odziedziczył po nim jego pierworodny syn Cencio, który wsławił się tym, że w Wigilię Bożego Narodzenia roku 1075 z pomocą oddziału najemnych zbirów zaatakował i porwał odprawiającego mszę papieża. Nie jest do końca jasne, dlaczego Grzegorz VII został siłą wyprowadzony z kościoła, a następnie zamknięty i torturowany w ufortyfikowanej twierdzy. Zdaniem włoskich badaczy, porywacz chciał w ten sposób uzyskać dla siebie i swoich braci kilka wysokich stanowisk kościelnych. Inna wersja tej historii mówi o powodach natury czysto osobistej. Pewne jest tylko to, że z pomocą papieżowi natychmiast ruszyli wierni. Następnego dnia Ojciec Święty został przez nich uwolniony i pod eskortą odprowadzony do swojego pałacu. Fakt, że Cencio przez następne lata piastował urząd rzymskiego senatora, świadczyć może o tym, że za swoją świętokradczą zbrodnię nie poniósł żadnej kary. W okresie włoskiego renesansu ród Cenci liczył ponad 200 członków podzielonych na 4 gałęzie. Wśród nich niemal od samego początku wyróżniała się linia Cenci Arenula. I to głównie z powodu nikczemności swoich członków, bo na tle reszty krewnych uchodzili zdecydowanie za tych najmniej majętnych. Pozbawieni skrupułów, swój majątek starali się oni pomnożyć na wszelkie możliwe sposoby, nie stroniąc przy tym od spisków, oszustw, szantaży, wyłudzeń czy zabójstw. W roku 1554 na ich czele stanął hrabia Cristoforo Cenci. Początkowo był on jedynie zwykłym urzędnikiem watykańskim, ale nieoczekiwanie papież Juliusz III tuż przed swoją śmiercią mianował go papieskim skarbnikiem. Nie zabrakło wtedy w Rzymie głosów, że ten nieoczekiwany awans Cristoforo zawdzięczał swojej intymnej relacji z umierającym na podagrę papieżem. Następny Ojciec Święty także mu zaufał. Dostęp do papieskiego skarbca zapewniał wszystko to, o czym mógł tylko marzyć ktoś, kto pragnął powiększyć swój majątek. A Cristoforo zarządzał papieskimi funduszami w sposób niezwykle przedsiębiorczy. Najkorzystniejszy oczywiście dla niego samego.
przez następne lata z powodzeniem defraudował ogromne sumy. Za zdobyte w ten sposób fundusze kupował kolejne domy, pałace, winnice oraz wysokie państwowe urzędy. Kilka lat później był już jedną z najbogatszych osób w Rzymie. Cristoforo miał słabość nie tylko do pieniędzy, ale i do pięknych kobiet, najczęściej tych cudzych. I to bez względu na stan społeczny, z którego pochodziły. Sam żenić się nie zamierzał, ale na zamężne już kobiety wydatków nie skąpił. Obsypywał je drogimi klejnotami i sukniami. W głowie zawróciła mu zwłaszcza jedna z mieszczek. Beatrice Arias od kilku lat była mężatką, co nie przeszkodziło jej obdarzyć swojego kochanka synem. Francesco przyszedł na świat 14 grudnia 1549 roku. Cristoforo natychmiast sprowadził syna do siebie i dał mu swoje nazwisko. Choć jeszcze długo w Rzymie huczało od plotek, że prawdziwym ojcem chłopca był pewien zamożny Żyd o nazwisku Falcione. Niedługo później do chłopca dołączyła jego matka. Aby tak się stało, najpierw Cristoforo musiał opłacić kilku rzezimieszków, aby w sposób jak najbardziej skryty uczynili z niej zrozpaczoną wdowę. Francesco Cenci już od najmłodszych lat wykazywał bardzo gwałtowny charakter. Nie znosił odmowy i jakiegokolwiek sprzeciwu. Ofiarami jego gniewu padali wszyscy towarzysze dziecięcych zabaw. Chuligańskim wybrykom chłopca miał zaradzić sprowadzony z Neapolu nauczyciel dobrego wychowania. Szybko okazało się jednak, że nawet na niego Francesco miał bardzo zły wpływ. W roku 1561, podczas spaceru ulicami Rzymu, 12-latek z pomocą swojego wychowawcy skatował przypadkowego przechodnia, niejakiego Quintiliana di Vetrelle, za co zarówno chłopiec, jak i jego nauczyciel stanęli przed sądem. Po wypłaceniu ofierze hojnego odszkodowania, sprawa została umorzona. Będący jedynym spadkobiercą majątku rodziny Cenci Arenula, Francesco nigdy nie krył, że nie może się już doczekać śmierci własnego ojca. Cristoforo był tego świadomy i bał się, że jego niegodziwy syn, pozbawiony jakiejkolwiek kontroli, szybko roztrwoni rodzinne dobra. Dlatego 20 maja 1562 roku, będąc już na łożu śmierci, poślubił jego matkę. 10 dni później zmarł. Od tej chwili 14-letni Francesco zdany był na łaskę Beatrice, która w przeciwieństwie do jego ojca nie pozwalała mu wydawać pieniędzy na zbędne przyjemności. Chłopiec szczerze ją za to znienawidził. Aby odzyskać dostęp do swojej części rodzinnego majątku, nastolatek postanowił się jak najszybciej upełnoletnić, a taką możliwość dawało mu zawarcie małżeństwa. Jego wybranką została pochodząca z bogatej rodziny 14-letnia Ercilia Santa Croce. Nastoletnim narzeczonym potrzebna była jeszcze zgoda papieża, jednak Pius IV zdecydowanie odmówił, twierdząc, że para była stanowczo za młoda na ten sakrament. Dopiero hojna motywacja finansowa ojca dziewczyny sprawiła, że papież zmienił zdanie i 2 listopada 1563 roku osobiście udzielił im ślubu. Hrabia Francesco Cenci stał się niezależny. Gdy niespełna 3 tygodnie później jego matka ponownie wyszła za mąż i wyjechała z Rzymu, zamieszkał w rodzinnym pałacu ze swoją żoną. Ercilia od początku traktowana była przez niego z największą surowością. Bez jego zgody nie mogła opuszczać posiadłości. Zakazał jej także kontaktów z matką i ojcem. Wszystkie wysyłane przez nią listy osobiście czytał, a kiedy dostrzegł w nich jakąkolwiek próbę poskarżenia się rodzicom na złe traktowanie, bił ją i głodził. W takich warunkach ich małżeństwo przetrwało 21 lat, a Ercilia urodziła mu w tym czasie 9 synów i 3 córki. Jego charakter z każdym kolejnym rokiem stawał się coraz bardziej gwałtowny. Jako senior rodu Cenci, Francesco był człowiekiem okrutnym i kłótliwym. Zaczął także przejawiać sadyzm. Bez powodu bił i karał swoje dzieci i służbę. Za nic miał przestrzeganie prawa, a lista jego zbrodni stawała się coraz dłuższa. Ludzie, którzy w jakikolwiek sposób przeszkodzili mu w powiększaniu majątku, nagle znikali lub ginęli. Zanim stał się człowiekiem wyjątkowo chytrym i skąpym,
Za godziwe pieniądze zlecał wynajętym bandytom rozmaite pobicia, porwania, a nawet zabójstwa. Później uznał jednak, że nie ma sensu płacić za coś, co on sam mógłby wykonać zupełnie za darmo. Za swoje zbrodnie często trafiał przed sąd. Jednak w XVI-wiecznym państwie kościelnym wymiar sprawiedliwości był wyjątkowo łagodny dla ludzi bogatych. Wolność miała wówczas cenę odpowiedniej grzywny lub łapówki, a na takich wydatkach Francesco Cenci nigdy nie oszczędzał. Do więzienia trafiali wyłącznie biedni przestępcy. W roku 1568 osobiście powiesił szlachcica, który spóźnił się z zapłatą za wynajęty od niego dom. Po popełnieniu tej zbrodni uciekł do Abruzji. Tam został jednak schwytany i osadzony w celi zamku Świętego Anioła w Rzymie. Ostatecznie jego proces anulowano po wpłaceniu przez oskarżonego do papieskiej kasy 5000 skudów. Za taką kwotę można było wówczas w Rzymie nabyć okazałą willę. Francesco wrócił do domu i przekonany o własnej bezkarności, stał się jeszcze bardziej bezwzględny. Swojego najwierniejszego sługę zatłukł na śmierć drewnianym kijem tylko za to, że ten, wychodząc z komnaty, nie zamknął za sobą drzwi. Niedługo później w podobny sposób życie straciła jedna z kucharek oraz chłopiec stajenny. Z ręki hrabiego Cenci ginęli także ci, którzy nie oddawali na czas pożyczonych od niego pieniędzy. Przez następne lata, nieustannie posądzany o udział w wielu krwawych zbrodniach, kilka razy stawał przed sądem. Jednak jego wysoka pozycja społeczna oraz płacone grzywny i łapówki, choć mocno uszczuplały rodzinny skarbiec, wciąż ratowały go przed więzieniem. Gdy w roku 1584 zmarła jego żona, Francesco wysłał dwie swoje córki do szkoły klasztornej, a sam pogrążył się w świecie rozwiązłości i lubieżności. Jednak coraz to młodsze kochanki szybko przestały mu wystarczać. Wtedy do swojej sypialni zaczął sprowadzać rzymskie prostytutki. Kiedy i nimi się znudził, zapraszał do siebie młodych mężczyzn, oddając się z nimi najdzikszym harcom. Za ich pełne oddanie płacił hojnie, najczęściej drogimi klejnotami lub złotem. Rok później Francesco popadł w poważne tarapaty. Nowym ojcem świętym został Sykstus V, nazywany żelaznym papieżem ze względu na swoją bezwzględną walkę z przestępcami oraz grzesznikami. W przeciwieństwie do swoich poprzedników, był on znany ze swojej gospodarności. Gdy okazało się, że przejęty przez niego papieski skarbiec był niemal pusty, postanowił on uporządkować finanse Watykanu. Zlecone przez niego śledztwo wykazało, że największe defraudacje miały miejsce w czasie, gdy papieskim skarbnikiem był Cristoforo Cenci. Francesco, jako jego syn, został wezwany przed papieskie oblicze. Sykstus V oświadczył mu, że fortuna rodziny Cenci pochodzi z kradzieży kościelnych dóbr. Następnie zagroził ekskomuniką całego rodu. Zapowiedział również konfiskatę rodzinnego majątku, nabytego w wyniku popełnienia grzechu świętokradztwa. Wykorzystując wszystkie swoje znajomości w Watykanie, Francesco zdołał przekupić kilku wpływowych kardynałów, a ci ubłagali papieża, aby nie karał zbyt surowo syna za grzechy ojca. Wezwany ponownie, Francesco okazał skruchę oraz zaproponował, że odda kościołowi dokładnie 1/3 tego, co posiada. Sykstus V wspaniałomyślnie się zgodził, a następnie udzielił rodzinie Cenci rozgrzeszenia. Tymczasem jego synowie dorastali, a w swoich niecnych wybrykach zaczęli wkrótce dorównywać ojcu. Najstarszy z nich, Giacomo, grając w kości, popadł w ogromne długi. Aby je spłacić, zaczął okradać własnego ojca z pieniędzy i kosztowności. Podobnie postępował z uwiedzionymi przez siebie bogatymi damami. Miał 23 lata, gdy w roku 1591 stanął przed sądem za liczne oszustwa, w tym sfałszowanie weksli na sumę 13 tysięcy skudów. Z kłopotów wyciągnął go Francesco, przekupując odpowiednich ludzi. Kilka miesięcy później w kłopoty wpadli dwaj jego młodsi synowie. 19-letni Cristoforo i niespełna 16-letni Rocco z powodu zamiłowania do hazardu popadli w ogromne długi. Gdy minął termin ich oddania,
Zadłużonych braci do sądu pozwało ponad 30 wierzycieli, domagając się natychmiastowej spłaty zaciągniętych pożyczek. Francesco oczywiście za nich zapłacił, a następnie wyrzucił z domu trzech najstarszych synów, oznajmiając im, że nie będzie dłużej utrzymywał takich darmozjadów. Po opuszczeniu posiadłości bracia udali się prosto do nowo wybranego papieża. Klemens VIII po wysłuchaniu ich skarg powołał specjalny papieski trybunał, który miał rozstrzygnąć, czy wyrzuconym z domu braciom należą się alimenty. Kardynałowie zadecydowali, że nie, ale przekonali seniora rodu, aby dobrowolnie wypłacał miesięcznie swoim synom określoną sumę. Francesco zgodził się na kwotę 80 skudów dla każdego z nich. Gdy niedługo później bracia zażądali od niego podwyżki, dołożył im co prawda po 20 skudów, ale już następnego dnia ich wydziedziczył. To właśnie wtedy nienawiść synów do ojca osiągnęła niespotykane wcześniej rozmiary. Dlatego postanowili się srogo zemścić. Jeszcze raz udali się do papieża. Tym razem po to, aby oskarżyć własnego ojca o uprawianie sodomii, za co w państwie kościelnym groziło nawet spalenie na stosie. Francesco został aresztowany i osadzony w watykańskim areszcie. Zeznania złożone przez braci w trakcie procesu wzajemnie się jednak wykluczały. Sam oskarżony, choć grożono mu torturami, uparcie utrzymywał, że jest niewinny. Ostatecznie pogrążyło go kilku młodocianych kochanków, którzy wyznali, za jakie tak naprawdę usługi płacił im hrabia Cenci. Francesco został uznany winnym popełnienia grzechu sodomii i skazany na śmierć. Ostatecznie karę zmieniono na grzywnę w wysokości połowy majątku oskarżonego oraz rok aresztu domowego w jednym z jego rzymskich pałaców. Gdy odzyskał wolność, z przerażeniem stwierdził, że jego skarbiec świecił pustkami. Płacone przez lata wysokie grzywny oraz łapówki, ratujące go przed więzieniem, zrujnowały go finansowo. Próbował się jeszcze ratować poprzez małżeństwo z bogatą wdową Lucrecją Petroni. Niewiele to pomogło, bo tuż po ślubie okazało się, że jego wybranka była znacznie mniej majętna niż wcześniej sądził. Dopiero sprzedaż kilku rodzinnych posiadłości pozwoliła mu stanąć na nogi. W międzyczasie do domu wróciły dwie jego córki, które zakończyły swoją edukację w szkole klasztornej sióstr franciszkanek. 22-letnia Antonina oraz 18-letnia Beatrice wyrosły na piękne kobiety. O ich względy natychmiast zaczęło się starać wielu młodych rzymskich szlachciców, ale 46-letni Francesco stanowczo odrzucał wszystkie propozycje małżeństwa. Coraz bardziej pogrążony we własnym świecie lubieżności i rozwiązłości, zapragnął mieć piękne córki tylko dla siebie. Dlatego zamknął je w pałacu, w którym mieszkał ze swoją nową małżonką i najmłodszymi synami, 14-letnim Bernardo i 12-letnim Paolo. Wkrótce hrabia Cenci przestał panować nad swoimi rządzami. Pozwalał córkom brać kąpiel wyłącznie w jego obecności. Osobiście rozbierał je do snu. Nocami kładł się zupełnie nagi do ich łóżek lub zamykał je we własnej sypialni, gdzie były zmuszone przyglądać się seksualnym igraszkom własnego ojca z ich macochą. Z tego piekła jako pierwsza próbowała się uwolnić Antonina. W tajemnicy napisała list do papieża z prośbą o wysłanie jej do klasztoru lub wydanie za mąż. Klemens VIII wezwał do siebie jej ojca, przedstawił mu kandydata na męża i zmusił do wyrażenia zgody na ślub starszej córki. Francesco musiał wydać ogromną sumę na posag dla panny młodej. Dodatkowo stracił jedną z córek, która tuż po ślubie, już jako pani Gabrieli, opuściła Rzym. 3 lata później zmarła podczas porodu. Gdyby Antonina zdradziła papieżowi prawdziwy powód swojej prośby, być może jego interwencja uchroniłaby jej młodszą siostrę przed zbliżającą się tragedią. Jednak z jej listu papież dowiedział się tylko tego, że hrabia Cenci zabronił starszej córce wyjścia za mąż i rodzenia dzieci, co uznawano wtedy za obowiązek kobiety. Francesco był wściekły na papieża do tego stopnia, że przestał uczestniczyć w kościelnych nabożeństwach. Zabronił tego także pozostałym członkom swojej rodziny. Jednocześnie coraz bardziej popadał w obłęd. Wkrótce pojawiła się u niego nowa obsesja.
Gdy tylko usłyszał plotki o tym, że jego synowie, których wcześniej wydziedziczył, planują go z zemsty zabić, zaczął się bać o własne życie. Uznał, że w Rzymie nigdy już nie będzie bezpieczny. Dlatego postanowił opuścić państwo kościelne i ukryć się w miejscu niedostępnym dla jego wrogów. O pomoc zwrócił się do swojego przyjaciela, kardynała Ascanio Colonny. Okazało się wtedy, że lepiej nie mógł trafić. Archipresbiter Bazyliki Laterańskiej dysponował idealnym schronieniem. Jego niewielki zamek, zwany Kamienną Fortecą, usytuowany był na szczycie stromej skały w Petrella Salto, na terenie Królestwa Neapolu, tuż poza granicami państwa kościelnego i od jakiegoś czasu pozostawał niezamieszkany. Kardynał zaproponował więc przyjacielowi przeprowadzkę do zamku. Francesco natychmiast się zgodził i już wiosną 1595 roku przeniósł się tam razem z żoną, córką, dwoma synami i służbą. Z dala od wścibskich oczu ludzi z zewnątrz, hrabia Cenci stał się jeszcze większym tyranem i despotą. Wszystkich domowników traktował z pogardą i wyjątkową surowością. Karał nawet za najmniejsze oznaki nieposłuszeństwa czy sprzeciwu. Jednocześnie z jeszcze dzikszą przyjemnością oddawał się swoim perwersyjnym wynaturzeniom. Największą żądzą zapałał wtedy do swojej pięknej córki. Nie tylko zaczął wykorzystywać ją seksualnie, ale także zmuszał 18-letnią Beatrice do odbywania stosunków z macochą, czemu przyglądał się z nieukrywaną satysfakcją. Gdy któraś z nich odmawiała udziału w takich zabawach, bił je obie. Jednak po pewnym czasie Francesco znudził się takimi praktykami. Zatęsknił za swoim dawnym życiem, pełnym przepychu, wystawnych uczt i prostytutek obu płci. Dlatego coraz częściej, ryzykując spotkanie z wrogimi mu synami, wyjeżdżał do Rzymu. Zawsze kiedy opuszczał fortecę, swoją żonę i córkę zamykał w komnacie na najwyższym piętrze wieży, a jedyny klucz zabierał ze sobą. Jego wierny sługa podawał uwięzionym kobietom jedzenie przez niewielki otwór w drzwiach. Za każdym razem, gdy Francesco na kilka dni wracał do zamku, obie kobiety z wieży przenosiły się do jego sypialni. Jakakolwiek odmowa kończyła się dla nich bardzo boleśnie. Chcąc raz na zawsze uwolnić się od zdeprawowanego tyrana, Beatrice postanowiła szukać pomocy w Watykanie. Wykorzystując nieobecność ojca w zamku, napisała list do papieża. Poskarżyła się w nim na grzeszne występki ojca przeciwko Bogu i naturze oraz na to, że od dłuższego czasu znęca się on nie tylko nad nią, ale także nad jej macochą i młodszymi braćmi. O dostarczenie listu poprosiła w tajemnicy jednego ze służących. Ten obiecał spełnić jej prośbę. Jednak list, zamiast do adresata, trafił w ręce hrabiego Cenci. Gdy ten dowiedział się o skargach córki, natychmiast wrócił, aby ją ukarać. Dotkliwie pobił nie tylko ją, ale i swoją żonę, a następnie zmusił je obie do kilkugodzinnego stania zupełnie nago przed całą służbą. Na początku 1598 roku Francesco popadł w kolejną obsesję. Zaczął domagać się od swojej córki, aby ta urodziła mu syna. Beatrice stanowczo odmówiła, za co trafiła na tydzień do podziemnego lochu. Kiedy Francesco uświadomił sobie, że groźbami i siłą nic nie osiągnie, postanowił wykorzystać jej żarliwą wiarę w Boga. Nachodził ją każdego dnia i przekonywał, że według najnowszych ustaleń ojców kościoła, gdy ojciec zabłodni własną córkę za jej pełną zgodą, na pewno urodzi ona świętego. Z czasem w swoich naleganiach Francesco stał się coraz bardziej natarczywy. Jego prośby zmieniły się w otwarte żądania i groźby. Zapowiedział, że jeśli nie spełni jego woli po dobroci, to zmusi ją do tego siłą. Zrozpaczona Beatrice postanowiła się za wszelką cenę ratować. Którejś nocy, płacząc, zwierzyła się Lukrecji, że nie chce zostać spalona na stosie za takie życie z własnym ojcem, jakby byli mężem i żoną. Bała się również, że za swoje grzechy trafi do piekła, gdzie skazana będzie na wieczne potępienie. Gdy wiosną 1598 roku do zamku przybył jego nowy zarządca, to właśnie w nim Beatrice Cenci ujrzała swoją ostatnią szansę na ratunek. 50-letni Olimpio Calvetti,
Jako bohater wojenny oraz weteran walk z Turkami cieszył się w całej okolicy powszechnym szacunkiem i poważaniem. W przeciwieństwie do swojego poprzednika, który tylko doglądał zamku raz w tygodniu, nowy zarządca postanowił w nim zamieszkać na czas pełnienia swoich obowiązków. Razem z nim do Petrella Salto przybyła jego żona i dzieci. Beatrice szybko zauważyła, że Calvetti patrzył na nią inaczej niż na inne kobiety w zamku. Wyraźnie mu się podobała. Komplementował jej urodę. W tajemnicy przed wszystkimi obdarowywał prezentami. Córka hrabiego zaczęła go uwodzić, pozwalając mu na wszelkie poufałości. Gdy uznała, że zakochany w niej zarządca zrobiłby dla niej wszystko, zaprosiła go do swojego łoża. Swój romans utrzymywali w sekrecie. W czasie potajemnych spotkań Beatrice zwierzała mu się ze swoich problemów, zapowiadając jednocześnie, że jeśli nikt jej nie uratuje, będzie musiała wstąpić do klasztoru. Opowiadała o ojcu tyranie, który zmuszał ją do robienia haniebnych rzeczy i bił przy każdej możliwej okazji. Calvetti nie chciał jej stracić. Nie wyobrażał już sobie życia bez pięknej kochanki, dla której gotowy był porzucić własną rodzinę. Mocno przejęty historią jej życia, postanowił jej pomóc. Zaproponował, że uciekną razem pod osłoną nocy. Beatrice odmówiła, twierdząc, że nie może zostawić swojej macochy i młodszych braci na łasce tyrana i rozpustnika. Calvetti zgodził się więc wywieźć ich wszystkich. Miał rodzinę w Lombardii, która gotowa była udzielić zbiegom z Petrella Salto schronienia. Tam czekałoby ich życie może niezbyt wystawne, ale przynajmniej bezpieczne, z dala od hrabiego Cenci. Na takie rozwiązanie Beatrice również się nie zgodziła. Oznajmiła swojemu kochankowi, że nie może skazać swoich bliskich na wieczną tułaczkę oraz życie w niepewności. Jej ojciec wciąż miał ogromne wpływy. Mógłby ich bez trudu odnaleźć i siłą sprowadzić do domu, a wtedy z pewnością zamieniłby ich życie w piekło, znacznie większe niż te, którego doświadczali do tej pory. Dlatego zaproponowała zupełnie inne rozwiązanie. Takie, które nie tylko gwarantowało jej upragnioną wolność, ale także pozwalało zemścić się na ojcu za wszystkie doznane krzywdy. Jej zdaniem odpowiednią karą dla zwyrodnialca mogła być tylko śmierć. Calvetti zgodził się go dla niej zabić. W swój plan pozbycia się hrabiego kochankowie wtajemniczyli jego żonę. Początkowo Lukrecja stanowczo zaprotestowała. Do spiskowców zgodziła się przyłączyć dopiero wtedy, gdy Beatrice zagroziła jej, że jeśli tego nie uczyni, sama będzie musiała zginąć razem z mężem. Postanowiono, że Francesco umrze w taki sposób, aby odsunąć jakiekolwiek podejrzenia od jego żony i córki. Latem 1598 roku spiskowcy rozpoczęli przygotowania do zamachu na hrabiego Cenci. Calvetti sprowadził w tym celu swojego dawnego towarzysza broni z czasu bitwy z Turkami pod Lepanto. Marzio da Fioran, zwany Katalończykiem, po odejściu z armii został pospolitym bandytą. Do Petrella Salto przybył z 5 wynajętymi w Rzymie zbirami, którzy za odpowiednią zapłatę gotowi byli napaść wracającego do zamku hrabiego i zatłuc go na śmierć. Jednak gdy tylko dowiedzieli się, że ich celem ma być potężny i wpływowy Francesco Cenci, ze strachu odmówili, oddając otrzymaną wcześniej zaliczkę. Spiskowcy postanowili wtedy, że sami zabiją hrabiego. Niedługo później Katalończyk wrócił do Rzymu, aby na prośbę Beatrice odnaleźć i wtajemniczyć w spisek jej starszych braci. Na miejscu dowiedział się, że Cristoforo i Rocco już nie żyli. Pierwszy został zatłuczony na śmierć przez męża swojej kochanki. Drugiego zasztyletował pewien pijany rybak podczas bójki w tawernie. Żył tylko najstarszy z braci, Giacomo, i bardzo ucieszył go zamiar młodszej siostry. Miał tylko jedno zastrzeżenie do jej planu. Uważał, że otrucie będzie znacznie skuteczniejszą metodą niż zasztyletowanie. Podarował nawet Katalończykowi flakon specjalnej trucizny. Odpowiednia jej porcja dodana do wina lub jedzenia miała skutecznie wyeliminować ich znienawidzonego ojca. Będąc w Rzymie, Francesco usłyszał plotki o tym, że najstarszy syn planował zamach na jego życie i że w tym celu opłacił już kilkunastu zaprawionych w mordach najemników.
Z tego powodu hrabia Cenci postanowił przez jakiś czas nie opuszczać Petrella Salto. Beatrice i Lucrezia ponownie trafiły w ręce zdeprawowanego rozpustnika, jeszcze bardziej utwierdzając się w przekonaniu, że zabicie go jest dla nich jedynym wybawieniem. Tymczasem Calvetti odesłał swoją żonę i dzieci do Lombardii. Ich miejsce w pomieszczeniu dla zarządcy zajął Katalończyk. W wyznaczonym dniu Olimpio wręczył swojej kochance truciznę i poinstruował ją, jak ma jej użyć. Następnie Beatrice, wyręczając służącą, przyniosła ojcu posiłek, wcześniej dodając do niego zawartość otrzymanego flakonu. Francesco był jednak człowiekiem z natury bardzo nieufnym, zwłaszcza wobec członków własnej rodziny. Fakt, że jedzenie i wino nieoczekiwanie przyniosła mu córka, a nie służąca, wzbudził w nim wyjątkową podejrzliwość. Dlatego zanim usiadł do stołu, kazał Beatrice napić się wina i skosztować jedzenia. Gdy odmówiła, tłumacząc się brakiem apetytu, pobił ją. Zawartość stołu wyrzucił przez okno. Na koniec zapowiedział swojej córce, że od tej pory będzie ona próbowała na jego oczach wszystkich dań, nawet jeśli przyniesie mu je służba. A jeśli odmówi, nie dostanie do jedzenia niczego innego. Dodał również, że prędzej zagłodzi na śmierć własną córkę, niż pozwoli jej na to, aby go otruła. Po tych groźbach Beatrice zrezygnowała z planu dodania trucizny do posiłku. Wtedy swoją pomoc zaoferował Olimpio Calvetti. 5 września 1598 roku odwiedził hrabiego pod pretekstem przekazania wiadomości od właściciela zamku. Francesco tradycyjnie zaproponował mu napicie się wina. W trakcie spotkania zarządca, wykorzystując chwilę nieuwagi swojego rozmówcy, dodał do jego kielicha przygotowaną wcześniej truciznę. Hrabia, nieświadomy zagrożenia ze strony człowieka, któremu ufał, wypił wszystko. W nocy bardzo źle się poczuł, wymiotował i pocił się. Cały następny dzień spędził w łóżku. Był słaby, nic nie jadł i nie pił. Skarżył się na bóle brzucha oraz biegunkę. Spiskowcy byli w doskonałych nastrojach i niecierpliwie wyczekiwali na wiadomość o jego śmierci. Ta jednak nie nastąpiła. Wezwany przez chorego wiejski lekarz podał mu nalewkę z opium i kazał wypoczywać. 2 dni później hrabia wyzdrowiał. Gdy i ten plan się nie powiódł, desperacja Beatrice sięgnęła zenitu. Płacząc, oświadczyła swojemu kochankowi, że jeśli on natychmiast nie uśmierci jej ojca, to ona zabije siebie. Nie zamierzała już dłużej czekać. Olimpio obiecał spełnić jej wolę następnego ranka, w środę 9 września. Tuż po nastaniu świtu przyszedł do jej komnaty. Towarzyszył mu Katalończyk. Mężczyźni oświadczyli, że są gotowi. Beatrice zaprowadziła ich pod drzwi sypialni swojego ojca. Gdy weszli do środka, Francesco wciąż twardo spał. Nie byli tym zaskoczeni, bo hrabia nie miał w zwyczaju budzić się przed południem. Chwilę później obaj stali już przy jego wielkim łożu z baldachimem. Zaatakowali jednocześnie. Calvetti ciężkim młotem roztrzaskał hrabiemu czaszkę, zabijając go na miejscu. W tym samym czasie Katalończyk, drewnianą maczugą nabitą gwoździami, miażdżył ofierze nogi. Zabójcy jeszcze przez jakiś czas pastwili się nad martwym ciałem. Na koniec Olimpio wbił w oko trupa swój sztylet. Tak głęboko, że ostrze przebiło kark hrabiego Cenci. Gdy skończyli, przenieśli zwłoki na balkon sypialni. Następnie rozbili kawałek kamiennej balustrady. Przez powstałą w ten sposób dziurę przecisnęli ciało, zrzucając je z wysokości kilku metrów na ziemię. Próbowali upozorować nieszczęśliwy wypadek. Wszystko miało wyglądać tak, jakby Francesco, wychodząc w nocy na balkon, oparł się o uszkodzoną balustradę, a następnie wypadł z jej odłamaną częścią. Chwilę później Calvetti oświadczył swojej kochance, że właśnie została sierotą. Gdy tylko Beatrice i Lucrezia zmieniły zakrwawioną pościel i zmyły krew z podłogi, wybiegły z sypialni, głośno krzycząc i lamentując. Wezwały całą służbę, a następnie ze łzami w oczach oświadczyły, że hrabia Cenci zabił się, wypadając z balkonu. Jeszcze tego samego dnia Beatrice wysłała list do swojego najstarszego brata z informacją o śmierci ojca.
Poprosiła również, aby przysłał kogoś, kto zabierze ją, jej braci oraz macochę do Rzymu. Uradowany tą wiadomością Giacomo spełnił jej prośbę. Francesco Cenci został pośpiesznie pochowany na pobliskim cmentarzu. Żadne z jego dzieci nie uczestniczyło w ceremonii pogrzebowej. Nieobecna była również jego żona. Hrabiego pożegnała tylko jego wierna służba oraz miejscowy ksiądz. Zanim Beatrice odzyskała wolność po 3,5-rocznej niewoli w fortecy, obiecała Calvettiemu, że gdy tylko uwolni się on od swojej żony, sprowadzi go do Rzymu. Wtedy pobiorą się i zamieszkają razem w pałacu jej zmarłego ojca. Zakochany w niej mężczyzna wyjechał do Lombardii, obiecując swojej kochance, że już niedługo stanie się wdowcem. Nieoczekiwanie śmierć hrabiego Cenci wywołała w państwie kościelnym wielką sensację. Szybko pojawiły się plotki, że nie był to nieszczęśliwy wypadek, ale okrutna i krwawa zbrodnia. Stosunki panujące pomiędzy członkami tej wpływowej rodziny od dawna nie były dla nikogo w Rzymie tajemnicą. Dlatego jako winowajców najczęściej wskazywano kogoś z najbliższego otoczenia ofiary. Papież, chcąc uciąć wszelkie domysły i spekulacje, nakazał swoim urzędnikom przeprowadzenie niezależnego śledztwa. Jednocześnie powołał specjalny trybunał, mający za zadanie wyjaśnić, w jaki sposób tak naprawdę umarł Francesco. Miał w tym także swój osobisty powód. Klemens VIII był kolejnym papieżem, który pałał wielką nienawiścią do hrabiego Cenci. Głównie dlatego, że pół wieku wcześniej jego ojciec dorobił się ogromnego majątku, okradając papieski skarbiec. Jeśli plotki mówiące o tym, że zabiły go jego własne dzieci, okazałyby się prawdą, to nie tylko zniszczyłoby to znienawidzoną w Watykanie rodzinę, ale także pozwoliłoby na przejęcie jej majątku przez państwo kościelne. Pieniądze wróciłyby wtedy na swoje miejsce. Zemsta i sprawiedliwość w jednym. Ale do tego potrzebny był proces i skazanie winnych udziału w tej zbrodni. Kilka tygodni później ciało hrabiego Cenci zostało wyjęte z grobu i dokładnie przebadane przez papieskiego lekarza oraz dwóch niezależnych rzymskich chirurgów. Wszyscy oni doszli do tego samego wniosku. Tak rozległe obrażenia zwłok nie mogły powstać w wyniku upadku z balkonu. Ofiara była martwa, zanim jeszcze spadła na ziemię. Sprowadzony do zamku mistrz kamieniarski obejrzał uszkodzoną balustradę. Przed trybunałem zeznał, że jej zniszczenie nie było wynikiem naturalnych pęknięć kamienia, ale rozbicia ciężkim młotem. Po zapoznaniu się z zeznaniami świadków, prowadzący sprawę papieski sędzia, Ulisse Moscato, nakazał uwięzienie wszystkich osób, które w dniu śmierci hrabiego Cenci przebywały z nim w Petrella Salto. 6 lutego 1599 roku Beatrice i Lucrecja zostały aresztowane i zamknięte w celi zamku Świętego Anioła w Rzymie. Giacomo Cenci wiedział, że skazanie ich na śmierć doprowadzi do konfiskaty rodzinnego majątku przez państwo kościelne. Dlatego postanowił pozbyć się tych, którzy zeznając przed trybunałem mogliby zdradzić szczegóły spisku, a tym samym pogrążyć jego siostrę i macochę. Jako pierwszy wyeliminowany został jego najmłodszy brat, zaledwie 15-letni Paolo. On jako jedyny rozpaczał po śmierci ojca. Choć był wtajemniczony w spisek, od samego początku dręczyły go wyrzuty sumienia. Giacomo obawiał się, że podczas przesłuchania zdradzi, że zabicie ich ojca zaplanowała Beatrice. Kilka dni później Paolo nagle zmarł. Prawdopodobnie został otruty. Następni na liście byli bezpośredni zabójcy hrabiego Cenci. Aby ich uciszyć, Giacomo wynajął w tym celu kilku pospolitych bandytów. Olimpio Calvetti został wytropiony w Umbrii. Już jako wdowiec był w drodze z Lombardii do Rzymu. Po dotarciu na miejsce zamierzał oświadczyć Beatrice, że w końcu mogą się pobrać. Jego pozbawione głowy ciało odnaleziono jakiś czas później w okolicach miasteczka Terni. Ukrywający się w królestwie Neapolu, Marzio da Fioran, zwany Katalończykiem, uniknął spotkania z wynajętymi zabójcami. Wcześniej został aresztowany i sprowadzony do Rzymu, gdzie czekały go przesłuchania poprzedzone torturami. Katalończyk już na sam widok narzędzi tortur przyznał się do zabójstwa hrabiego Cenci. Zeznał, że to córka zleciła Calvettiemu zabicie ojca.
Miała to uczynić, działając w porozumieniu z macochą i najstarszym bratem. Po tym przesłuchaniu do więziennej celi trafił także Giacomo Cenci, który został oskarżony o współudział w zbrodni. Beatrice nie przyznała się do winy, twierdząc, że nie miała nic wspólnego ze śmiercią ojca. Podobnie uczynili jej bracia. Lucrecja także oświadczyła, że żadnego spisku na życie jej męża nie było. Ich postawa bardzo rozczarowała papieża, który liczył na szybkie skazanie winnych. Oskarżonych członków rodziny Cenci, z racji ich szlacheckiego pochodzenia, nie wolno było poddawać torturom, a zdaniem Klemensa VIII tylko w taki sposób można było zmusić zbrodniarzy do wyjawienia prawdy. Dlatego 5 sierpnia 1599 roku z własnej inicjatywy wydał papieski dekret pozbawiający oskarżonych ich szlacheckich przywilejów na czas procesu. 2 dni później powtórzono przesłuchania, tym razem w obecności kata zaopatrzonego w odpowiednie narzędzia. Tortury sprawiły, że wszystkie zeznania stały się znacznie obszerniejsze. Nie były jednak ze sobą zgodne, bo przesłuchiwani zaczęli się wzajemnie oskarżać. 30-letni Giacomo całą winą obciążył swoją 21-letnią siostrę i 17-letniego brata. Wiedział o ich planach i dał im truciznę, ale w samym zabójstwie udziału nie brał. Bernardo także zeznał, że o spisku wiedział i choć śmierć ojca bardzo go ucieszyła, nie miał z nią nic wspólnego. Jako jedynych winnych wskazał swoją siostrę i macochę. Lucrecja przyznała się do udziału w zbrodni, ale przysięgała, że została do niej zmuszona przez pasierbicę i jej kochanka. Para spiskowców miała jej grozić, że jeśli im nie pomoże, to sama zostanie przez nich zabita. Najdłużej tortury wytrzymała Beatrice. Jako jedyna z oskarżonych całą winę wzięła na siebie. Zeznała, że postanowiła zabić ojca, ponieważ życie z nim było dla niej prawdziwym piekłem. Na koniec dodała, że swoich braci oraz macochę zmusiła do pomocy, grożąc im wcześniej śmiercią. Wielokrotnie pytana o to, w jaki sposób traktował ją ojciec, Beatrice, pomimo tortur, uparcie milczała. Do wyznania prawdy próbował nakłaniać ją obrońca oskarżonych, Prospero Farinacci, jeden z najbardziej uznanych wówczas rzymskich adwokatów. Bezskutecznie. Uparty obrońca próbował za wszelką cenę uratować głowy spiskowców. Opowiedział sędziom o wszystkich lubieżnych i zdeprawowanych czynach, jakich dopuścił się Francesco względem swojej córki. Jednak gdy sędzia Moscato zapytał oskarżoną, czy słowa jej obrońcy są prawdziwe, Beatrice wszystkiemu zaprzeczyła. Przyznała się tylko do tego, że była przez ojca bita i trzymana w niewoli. W swoim ostatnim słowie Farinacci poprosił o potraktowanie tej zbrodni jako działania w obronie własnego honoru, zarówno w przypadku Beatrice, jak i pozostałych oskarżonych. Sędziowie nie zamierzali jednak okazać zbrodniarzom jakiejkolwiek litości. Uznali oskarżonych za winnych i skazali ich na śmierć. Giacomo Cenci, jego młodszy brat Bernardo oraz Marzio da Fioran mieli zostać poćwiartowani po wcześniejszej kaźni na miejscu egzekucji. Beatrice i Lucrecja ścięte. Cały majątek skazańców miał zostać skonfiskowany przez państwo kościelne. Papież Klemens VIII podpisał wszystkie wyroki śmierci, a następnie rozkazał, aby egzekucje odbyły się zgodnie z obowiązującym prawem. Później przez kilka godzin modlił się za potępione dusze zbrodniarzy. Tuż przed południem, w sobotę 11 września 1599 roku, na moście przy zamku Świętego Anioła w Rzymie zebrał się ogromny tłum. Czekający na egzekucję ludzie bardzo głośno domagali się ułaskawienia skazańców. Wśród nich był także słynny włoski malarz Caravaggio. Przedstawiciele wielu szanowanych rzymskich rodzin od kilku dni błagali papieża o litość, publicznie pytając go, gdzie była ludzka sprawiedliwość, gdy hrabia Cenci popełniał swe ohydne zbrodnie na własnej córce. Klemens VIII, spodziewając się takiej reakcji mieszkańców Rzymu, tuż przed egzekucją wyjechał do Ferrary. Pomimo protestów, egzekucja przebiegała według ustalonego wcześniej planu. Najpierw z życiem pożegnali się dorośli mężczyźni. Gdy przyszła kolej na 17-letniego Bernardo, egzekucję nieoczekiwanie przerwano.
Papieski urzędnik poinformował skazańca, że w ostatniej chwili Ojciec Święty zlitował się nad nim z powodu jego młodego wieku, zmieniając mu karę śmierci na dożywotnie więzienie. Zanim chłopca odprowadzono do celi, zmuszono go do patrzenia, jak kat ścina jego siostrę oraz macochę. Niedługo później na miejscu egzekucji wybuchły zamieszki. Ludzie zaczęli się wzajemnie tratować. Kilkadziesiąt osób wpadło do Tybru i utonęło. Po egzekucji wszystkie ziemskie posiadłości należące do straconych skazańców wystawiono na licytację. Chęć ich zakupu wyraził tylko jeden człowiek. Był nim dowódca gwardii papieskiej, generał Giovanni Francesco Aldobrandini, prywatnie bratanek papieża Klemensa VIII. Za wszystkie nieruchomości zapłacił zaledwie 1/4 ich rzeczywistej wartości. Jeszcze przez wiele lat przedstawiciele pozostałych gałęzi rodu Cenci domagali się anulowania przez państwo kościelne zasądzonej konfiskaty majątku dzieci zamordowanego hrabiego lub choćby jego częściowego zwrotu. Ich walka okazała się jednak nieskuteczna. Watykan nie zamierzał oddawać tego, co od dawna uznawał za swoją własność, a kolejni papieże uparcie powtarzali, że Francesco Cenci nie miałby nic, gdyby jego ojciec przez lata nie okradał papieskiego skarbca. Tekst i realizacja Łukasz Włodarski. Czytał Hubert Pawlak. Podcast W Mroku Historii dostępny jest w serwisie YouTube oraz Spotify. W Mroku Historii.